Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar Mistrzowskie Stacje Paliw, 2B Rally, Team Promotion, Marketing i PR Sportowy, portal www.wyścigigórskie.pl. Michał, wyścigi górskie wszedłeś, można powiedzieć, pełną torpedą. To na razie tak się udaje. Zobaczymy, jak będzie podczas tej rundy. Trasa się wydaje być bardzo ciekawa. Przede wszystkim w końcu będziemy jechali też w dół. Będzie prawdopodobnie fajny skok na szczycie. Może będzie trzeba się ustawiać w locie do zakrętu, więc nowe wyzwania. Będzie na pewno bardzo ciekawie. Trzeci raz w wyścigu górskim i na pewno nie ostatni. Rywalizacja w samej klasie jest bardzo mocna. Tak. W tym momencie, z tego co widziałem, mam drugie miejsce. Brakuje mi około 20 punktów bodajże do Krzyśka Derenia. Więc no, muszę na każdej rundzie naprawdę bardzo cisnąć i jechać maksimum, żeby spróbować odrobić tą różnicę. Jako debiutantowi powiedz mi, jak podobają Ci się w ogóle wyścigi górskie? No teraz możesz już chyba powiedzieć coś więcej. Podobają mi się bardzo. Atmosfera jest świetna. Fajne miejsca, w których nie byłem wcześniej, więc też no, jakby przyjemnie sobie pojeździć po górach i no, może nie pozwiedzać, ale poprzebywać w fajnych miejscach. W zasadzie to bardzo fajnie. No, spodziewałem się, że będzie super, ale jest naprawdę świetnie. Na pewno czekasz na jutrzejszą i niedzielną rywalizację tutaj na Magurze. 3400 metrów, które trzeba przejechać naprawdę szybko. No zdecydowanie tak. No już nie mogę się doczekać, kiedy wsiądę do rajdówki. No w zasadzie teraz wyścigówki. Trasa się wydaje, tak jak mówiłem, bardzo fajna, więc no tylko jeździć. Od Limanowej nie jeździłem samochodem w ogóle, więc no pierwsze podjazdy treningowe to będzie jakby nauczenie się z powrotem obsługi samochodu, no ale na pewno będzie bardzo szybko.